Wojska Obrony Terytorialnej liczą ponad 31 tysięcy żołnierzy, poinformował wiceminister Wojciech Skurkiewicz. W trakcie posiedzenia sejmowej komisji zapowiedział utworzenie trzech nowych brygad do roku 2024. U podstaw powołania Wojsk Obrony Terytorialnej legła diagnoza, w myśl której polska armia potrzebowała głębokich przemian. Nie myślano perspektywicznie, ograniczając armię, likwidując armię, zmniejszając ją, izolując ją od społeczeństwa, pozostawiając społeczeństwo bezradne. Wojska Obrony Terytorialnej powstały w okresie, gdy na czele resortu obrony stał Antoni Macierewicz, obecny marszałek senior Sejmu. Nowy rodzaj sił zbrojnych oficjalnie ogłoszono wraz z początkiem 2017 roku. U swoich początków Wojska Obrony Terytorialnej posiłkowały się wsparciem z innych formacji. Ten dług udaje się dziś spłacać. 2229 żołnierzy, którzy wywodzą się z Wojsk Obrony Terytorialnej, dzisiaj kontynuują służbę w innych rodzajach sił zbrojnych. W ciągu 5 lat powstało 15 brygad oraz 49 batalionów WOT, wyjaśnił wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Stan ewidencyjny żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na dzień 1 lutego 2022 roku wynosi 31 560 żołnierzy, w tym 3977 żołnierzy zawodowych oraz 27 583 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. W planach są kolejne brygady. Stołeczna ma być wyspecjalizowana w obronie Warszawy, w walce w terenie zurbanizowanym i ochronie infrastruktury krytycznej. Do 2024 roku resort obrony planuje powołanie jeszcze dwóch brygad, nadburzańskiej i przemyskiej. Będą brygadami wyspecjalizowanymi we wsparciu Straży Granicznej i będą odpowiadać za bezpośrednią tutaj obronę, ochronę, ale również dozorowanie pasa przygranicznego. Docelowo ma powstać 20 brygad obrony terytorialnej, w tym 70 batalionów piechoty lekkiej.